Raptor czysty, uszykowany, czeka na ukleinę, a my wyruszamy zaraz w teren szukać miejscówki, żeby nie uciekać przed leśniczym i przed strażą leśną. Pakujemy się w auto i idziemy szukać miejscówy. Ja pierdzielę, Czech chłopa, jedziemy obczajać teren. Nie chcemy, żeby nas straż leśna goniła. Chcemy mieć swój teren. Tak jest, do wariactwa. Do wariactwa. Wariaci muszą mieć swój teren, żeby się wyżyć. Wariaty są. Jadę z chłopakami. Mam nadzieję, że nie zakopią mnie tam w lesie. Trochę ich znam. Jednego znam, ale jednego, a drugiego nie znam. Ale boję się tego, co znam. Nie. Tego, co nie znam. No. Co? Nie, no to by... Nie, no to wszystko będzie. Nie, no co? Ja świruję. Trzeba świrować, żeby nie zwariować. O, właśnie. A słyszałem, że spodobała wam się moja piosenka. No właśnie ja na nią trafiłem i mówię... Ty trafiłeś? No i właśnie, no i tak się nuciłem. Mówię, wlecę do tam, do Klaudii, do ciebie, jak tam wpadnę kiedyś. Mówię i będę ten, gdzie jest Enduro? Enduro, Enduro, tak dla Enduro, mnie. Enduro, Enduro, Enduro. No. Daniela, jak masz na imię? Daniel. Dobra. Ale zasuwamy, to jest van, nie? Co to jest? To jest taki, kurczę, to jest Kandy, nie? Kandy, Kandy. No, no taki... Kandy. Francuz? Nie, no Volkswagen Kandy. Tak, co ty, miałem Kandygo, właśnie, no. Ci ciągle psuł, ale to jest nowoczesny, to... To no... Jest zahartowany. Mówisz o Adim. Ale zasuwamy, no, normalnie ta kamera jeszcze tą prędkość robi. No to jeszcze są... Dojechaliśmy. A tu się teraz włamujemy, czy co robimy? Otwieramy bramę. Kłódka jest na szyfr. Aha. Tam w przyszłości, tam w przyszłości, jak jest ta wielka... Ale po co hala, mu ten łom? Hala wielka. Po co mu ten łom? On chodzi z tym łomem cały aha, czas. Aha, aha, aha. Nie znasz dnia, nie godziny. Czyli wjeżdżamy. Nie, no po prostu jedź. Nie, no tam po co? Tam mamy dwie nasze Tatry, do użytku wewnętrznego tylko, wiesz, nie? Mhm. Wszystkich. Włożenia hopek, gadżetów. No, jak jest ogródek, dobrze, jest no jak jeszcze tu jest woda, tu jest jezioro. Tak, tu jest dobra, to na pewno Sława się tu wpieprzy. No to będę przeszkadzać. Tu wszystko prawo, lewo jest no, wasze. Tak, tu już widzę podjazdy są. To są nasze podjazdy wszystko. No. Nakłada zawodowe. No, tu masz przejazdy, tu masz zbiorniki tak. Wielkie, zarybione. Tu masz przejazdy. Tu są wszystko zbiorniki z wodą. Tak. Przykryte śniegiem i lodem. Tak. Dwa najgłębsze są zarybione. Iluś tam na. Rybki rosną. Czyli ktoś, kto przyjedzie krosem do Wędka, będzie mógł sobie coś ułowić. No. Tak, ugrillować. Ale tam jakie fajne skarpy są. Ty. To jest dopiero początek. Tam super. Mamy do dyspozycji ten stary budynek. Cały też. Te budynki tam. Też, czyli, tak, to jest nasz teren. Czyli stajnie, zagospodarujemy stajnie, i można tam... Stajnia dla koni naszych. Ale wypocząć można tam? Można tam też. Motocykl wprowadzić? Też. Dokładnie o to chodzi. Może się tu rozpaść lepiej, chłopie. Dobrze, dobrze, lecisz bokiem. Szkoda, że nie ma kamery z tyłu. Dobrze, dobrze. Dwie chatki. Fajnie. To co, zaczynamy od linii startu? No tak, no. Stań gdzieś tu ten. O! Porobisz bączków trochę, to ja cię nagram. Co? Chcesz? Taki nie chcesz? Jestem sprzętem. Zacznijmy od początku. Ogólnie nam ustalił ten nasz prezes. Jak jest ten słupek z tą folią pomarańczową. Ten, tak. I tak, i niedaleko do tego drzewa. Tu będzie pierwsza prosta startowa. Tu będą boksy startowe, w tą stronę będą szły. Mhm. Do tego tam słupka i tam jest pierwszy wir. Okej. Czyli będą budowane tory. Znaczy ten jeden tor, no ja tam chciałem przejść. No to chodź tam, podjazdy zobaczymy. Znaczy tak, ogólnie to... Tam mamy następną drogą, którą można tutaj się dostać, wjechać, nie? To będzie nasza taka droga peposz. Albo aha, dla typowo zawodników. Czyli wjazd na padok. Tak, można będzie wjeżdżać z tej strony, albo ich wypuszczać z tej strony. I z tamtej strony, z której przyjecha
Dotarliśmy. Tu mamy piękne budynki, jak ci tam wcześniej wspomniałem, starsza pani tu mieszkała i teraz mieszka tam z przodu przy bramie, więc to wszystko też należy pod krosowisko, będzie ten pasowało, nie? Kwestia tylko teraz wykorzystania tego, bo tu jest i dom mieszkalny, murowana i obora, nie? Więc w przyszłości będzie można, jak się znajdą na to pieniądze, coś tam ci jakimś... siedzenia, tam do leżenia, no, nie? Może wiesz, jak tu są paczkominy, można taki grill zrobić na środku. Tak, no cuda wianki, wiesz. No. Kominek, o, ale klimat. Też będzie trzeba zrobić, wiesz, jakieś tam mycie dla stanowiska, kilka stanowiska na mycie motorów. Aha. O, czyli tereny piaskowe też tu macie? Tak, bo tu... Piach. Głównie piach, tak? Tak. No to super. No i tam jest zasypana ta górka, jak jest taka malutka tam w tych drzewach, to jest zasypana droga, nie? Aha. Droga wjazdowa, wyjazdowa tu jest. Na razie jest zasypana, bo tu przyjeżdżali i łowili ryby, nie? Mhm. Tu są te budynki mieszkalne, które chcemy ten. Dla tych jakichś tam sędziów, czy ten, mamy zamiar tu w tej drugiej kanciapie. Tak już tam nam doradzał ten facet, nie? Tak jest. Teraz wejdziemy sobie łagodnie, wejdziemy sobie na górę. Żebyśmy mogli zobaczyć cały ten teren, nie? Bo my ogólnie mamy przeznaczony na ten tor. Tą część. To wejdziemy do góry. Idziemy do góry? Idziemy do góry. A to chodź, tutaj ten. No podjazdy są fajne. No jest, tu można tylko przejechać dwa razy. No w sumie fajnie. Wszystko co potrzeba jest. Piaskowe jakieś też są? Takie? Piaskowe podjazdy. Ty, ja telefon z tego samochodu? Co? Wchodzimy do... Tu, tędy wejdziemy na tą górę? Tak! To jest wszystko, widzisz, jeszcze cały nasz teren. Cały nasz teren. Wilki tu są? Dziki? Wilki. Wilki? No. Jak nas nie ma, to nie ma. A śladów nie zostawiają? Co, nie wiem, ziomuś. Powiem ci szczerze, że nie wiem, czy wilki się tu zapuszczają, czy nie. Ale jest tych lasów trochę. Tu. Belki jakieś będziecie mieli też, nie? Wszystkiego, tu te drzewa możemy wycinać, robić co chcemy. Bo to tam mąki. No. Pijemy w lewo. I w lewo sobie tu mąki. No i po lesie można legalnie pojeździć. Tak. Szok po prostu. Szok. Jak będę jeździł, to i tak będą mówili, że nielegalnie. Certyfikat mi wydasz. No, to jest wszystko jedno, nie? W prywatnym posiadaniu żwirowym. To tak tutaj do tych jezior tu, to mamy ten cały teren zarezerwowany właśnie dla tego jednego to, nie? Ale później tam masz takie, widzisz, drewno do tego lasu, to wszystko tam, to wszystko jest nasze. Czyli podjazd mamy dla zuchwałych tutaj, jakby podjazdów co? Podjazdów jest od liku. Ze skarbą w stronę. To coś dla Wojtasa, dla cienkiego. No. No, żeby tu wjechać, to naprawdę musi być arcy. Nie, no to te moje chłopaki, to tam, wiesz. No, tam. Ale tu, pod to? A ja. To jest wysoka. A ja. Cienki to gdzieś tutaj. Chcę przy tym być. Tylko te drzewa wytnij. To sami je pochylają. Nie, bo to wiesz, klamka się złamie, to najgorsze w motocyklu, co jest, wiesz? Jak się klamka złamie. No nie, ale jeszcze tam kawałek się przejść, zobaczyć, czy... Znaczy, no jeszcze tam pójdziemy, no. No to idziemy tu. Tamte podjazdy tu jeszcze zobaczę. No. W ogóle las jest fajny, bo jest tu w lesie są też podjazdy. Można od dołu startować między drzewami slalomy. Coś takiego jak na Józefince. I to wszystko legalne. Tak jest. A nie zatrudnisz tu leśniczego? To wszystko u nas. Ty, bo się zwalisz z tej skarpy. Wszystko u nas. Ty, bo się zwalisz z tej skarpy. Wejdź bokiem. Tyle razy, ile ja tu chodziłem, to. I dlatego widzisz, ta skarpa jest coraz gorsza. No z Kubą tu przyjedziemy na pewno. Zapraszamy. Także. No i w ogóle ja bym tak planował, nie? Tak sobie myślałem, że w ogóle jak zloty bym robił takie moje, no to tutaj. Centralna Polska. A jak? Legalnie. Kujawiak.
Kujawiak. Moto, jak my to domamy? Motoklub Kujawiak. Motoklub Kujawiak. O. Ja pójdę ścieżką może. Tu chodź, tędy lekko. Tędy? A jak to chodzi na baranku? Chodź, Nie. Ja jestem po treningu z rana. Dam radę. No, także tu miejscówek, terenów jest fajnych. Można fajne rzeczy tu porobić, kombinować. O, tutaj podjazd. O, tu już jest fajny, tu nawet ja bym podjechał. Ten to jest tam. Tu nawet ja bym podjechał. Ale ten już jest trochę gorszy, też fajny, z podbiciami. O, tu jest trudniejszy, bo wiem, no. Czyli podobny teren jak na poligonie praktycznie, bym powiedział. No, a na poligonie jest więcej tego piachu takiego, nie? Tej ta... Aha. Mówisz o poligonie w słuchawce? Tak. No to więcej tam jest tego piachu, tego czołgowiska, nie? No. Ale podjazdów to możemy też tu sobie zrobić od... jakie tylko będziemy chcieli. Nie no, naprawdę, jest kozak. Chcemy ci tu pokazać tak, tu jest prosta. Zaraz tam bilet jest łuk, zawrotka, tu następna, tam kubki, zawrotka, tu łuk, zawrotka. Czyli tor, trzy tory będą budowane, tak? To znaczy... Trzy tory, raz pitbike, motocross i cross enduro. Tak jest, ale priorytet jest ten, żeby mistrzostwa Polski mogłyby się tu odbywać, nie? Znaczy, wiesz co, priorytet tak, oczywiście, a potem w drugiej kolejności coś dla amatorów. Chcemy ogólnie całe rodziny tutaj przyjmować, żeby dla każdego coś było dobrego. I na quada, i na terenowe auto, i na crossa, i na enduro. Ale podjazdy fajne, naprawdę. Powiem ci, że... Nie spodziewałeś się? Zryty, przyjeżdżaj! Będziesz miał wyzwanie. Tak jest, nowe szlaki. Projekt, cienki. Nowe miejscówki mamy, no, masz całkiem pięknie, legalnie. Pięknie pokazane, masz trzy zbiorniki. Trzy zbiorniki potężne, głębokie. Dwa chyba są bardzo głębokie i na pewno są dwa zarybione, nie? Mhm. Tu żeśmy, widzisz, to wszystko żeśmy musieli zasypywać, ten cały plac tu. Wszystko żeśmy my tutaj zasypywali, nawozili. Tak samo tu to wszystko żeśmy musieli. Trzy tygodnie żeśmy tu jeździli wywrotami, ładowarką. Teraz jest koparka, będziemy kopać nią glinę, żeby glinę dać na spód toru, nie? Mhm. Żeby utwardzić. Nie? Między wszystkimi tymi stawkami masz przejazdy fajne. Możesz przejechać. Ciężarówką żeśmy przejeżdżali, to krosem przelecisz, nie? Krosem wszędzie przelecisz. Tak jest. Nie no, naprawdę. Tu z belką, Wojtas, jakbyś chciał. Także chłopaki z całej Polski mogą do Bleka tu przyjeżdżać. Piach tu jest. Tak, no. Jest. Jest tu piach od chuja, no. No, tu nic nie wycinaj, wiesz? Tak, zostaw. Mówisz, że ten natural? Pewnie. Natural? Natural. Naturli. Tak. Nie wiem, moglibyśmy patrzeć na zewnątrz, to będzie taki ładny. Nie no, teren fajny, wiesz? A gdzie tam jeszcze idzie kolega? No bo tam, gdzie jest ten kolega, to będzie łuk, zakręt. A! Nie, bo on właśnie... Słuchaj, tamten, za tym, w tym lesie, tam też są podjazdy? To znaczy, teoretycznie tak, bo ogrodzenie idzie i tam jak widzisz te słupki, to jest nasz teren, nie? Do ogrodzenia. Aha. Czyli tam ta strona trochę trudna. Czyli podjazdy mamy w sumie w tej części, tak? W tej części, ta część to podjazdy. Tak, no. I dalej tam ile w las się ciągnie jeszcze? Kurde, trochę... Nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć, aha, czy nie układać, ale kawałeczek tam na pewno. Czyli mam przyjechać i obczaić kładem. Tak, wiesz co, musielibyśmy wytyczyć, dokąd jest ten nasz las, nie? Aha. Nie no, kozak, chłopie. Super. Hello. Hello, hello. Super, naprawdę. No bajka po prostu. Robi wrażenie po prostu. Blisko, no, też, koło domu. Na nas też to zrobiło wrażenie. No. Pod samym nosem. No.
Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Także chcemy gdzieś też trybunę, gdzieś na wysokości jakieś fajne porobić, żeby to fajnie było z góry. 4 hektary, ale w tą stronę jak daleko, nie wiem. No, 4 hektary mamy lasu. Zalesiony. A w ogóle 14 hektarów jest wszystkiego. Także Dąbroś, też będziesz zadowolony. Daleko nie masz. Dla każdego coś dobrego. Dla każdego coś dobrego. Nazwałbym to mini osówka albo góra zlot youtuberów. Zlot youtuberów będziemy ci tu robić, chcesz? My grzeczni jesteśmy, nie śmiecimy, nie grądzimy, nie wyzywamy. Pojeździmy, się wypocimy. Jedziemy, coś zjemy i jedziemy. Ktoś umie rybkę filetować, to sobie lubi rybkę. O. No jest tu terenu. Można by było dla całych rodzin tu miło tak spędzić czas. Tak. Tu cross country dla moich chłopaków. I tam są podjazdy. No, a jak ja zobaczyłem ten twój filmik z tym enduro, no, to pół dnia go śpiewałem. Coś, ja mówię, mówię, znam tego gościa, mówię do sobie, mówię, ja znam tego gościa, musimy go chapnąć. Nie no, hajdaj, teren, jazda. Nie ma co sobie żałować. Tak, życie jest za krótkie. Ale nie zatrudnicie żadnego leśniczego na ćwierć etatu, co? Po co? No nie wiem, do tych drzew chociażby. Nie, był potrzebny, to się zatrudni. Co? Także w końcu będzie można legalnie pojeździć po prostu. Nie na przypale, tylko normalnie. Do bólu. Do bólu, ogrzać się. W chatce. Tak jest. Kto lubi ekstremalne, to może tu się wbijać. No to wszystko jest do dyspozycji kempa, nie? Jak? A, bo to ma napęd na przód. To nie jest błędka. No zrób parę bączków. Nie bądź żywo. Dla widzów. Dla widzów. Kiedy przyjadą widzowie. Kiedy przyjadą? Aha, zależy od bączka. Jaki zrobisz bączek? Tu, bite jest ładnie, to weszło. Widzicie, jak miłość do motocykli potrafi, kurczę, robić cuda. No, kupują tereny. Robią tory. No teren jest przeokrutny. Zobacz, jakie piękne pagórki. No jest. Robimy na tor. Jest. Ja bym już ją nazwał Skarpa Cienkiego i Wojtasa. Ale muszą ją zdobyć pierwsze. Zdobędą. Nie wierzę. Ja wierzę. Nie wierzę, że to zdobędę. Volkswagen Kady. Yeah. Kandy. Kandy w akcji! Motoklub Kujawia! Tylko nie dachuj, chłopie, nie dachuj, nie dachuj! Hamulec ręczny mu dawaj! Ha, dobrze, dobrze. Na pewno wyglebi. Gdzie na nas jedzie? Tu nie ma sił, tu nie ma mocy! Nie ma mocy! To znaczy nie wzięliśmy tej nawary, byśmy nawarą... Przerobimy ją, tego Kadego znaczy. Tamten las też, tak? Nie, tu chyba do lasu tylko. No. Do lasu. Tu chyba do lasu. Ale jakbym się uparł, to mogę tam pojechać. Wracamy montować filmik z tego dzisiejszego dnia. Tak jest. Kuba, do już autoryzacji czeka. Prosimy. Pierwsze. Jak? Do
Do autoryzacji. Do autoryzacji, no. No tak trochę, wiesz, no, no jest śnieg, ale to widać przynajmniej te podjazdy, nie? Wszystkie. Dobra, nie wyłączę kamery, bo może jeszcze jakiś wpadka będzie, coś. Tu będzie walka, tu! Tu będzie walka. O, ale żeś teraz drogę wybrał, nie? No nie, no to, to już wiesz. Nie wierzę. Łatwiej by było przez to jezioro przywalić. Dobra, pasa zapiąłem. I ogień. Daniel, pasa masz? Nie, całe życie. Całe życie? Może tu rybko lepiej. Nie przejedziesz do mnie. Nie no, coraz lepiej widzę. Nie, jest stary, dobrze. Tak, wiesz, ja tu się BM-ką zapuszczam? Tu BM-ką? O Jezu. Kiedyś obiad tu chłopakom wiozłem, ale przejechałem. No, zobacz jakie piękne jeziora. No trochę, wiesz, takie. Kąpać się będzie można, bo czyściutka woda. Na widowni. Także po ciężkiej jeździe motorem. Przyjemna kąpa. O, Tatara grosi, no. Tam podjazdy nie, do płotu tylko, dobra. O, tu już beleczki widzę. Chyba ja polecę za mną. Tu też widzisz terenu, a terenu. Tu na ten twój motocykl bez szydełki. Tak, no. No to. Bo tu gruz, nie? Jest dużo gruzu, tu był cały plastik gruzu prawie, że to wszystko zabrało. A ciężarówką dasz się też przejechać? Pewnie. Dobra. Stój, Seba, zamknij. Tatra? Chyba nic lepszego jak Tatro przejażdżka. No pewnie. Nara, hejos. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.